Po prostu OnePlus 12 kontra Honor Magic 6 Pro, który jest lepszy i który jest bardziej opłacalnym smartfonem. Zapraszam. Jeden z nich konkurować będzie o miano najlepszego w kategorii stosunek jakości do ceny, a drugi najlepszy flagowiec pod kątem możliwości. Oczywiście trudno zatem porównywać w takim razie te dwa smartfony, ale uważam, że mimo wszystko ma to sens. Jeżeli ktoś z Was uważa, że OnePlus 12 ma wielką wyspę z aparatami, to niech nie bierze absolutnie Honora w dłoń, bo to już jest chodzące XD. To pierwszy smartfon, w którym realnie przeszkadzała mi ta wypustka, także ergonomia jest po stronie OnePlusa, ale całościowe wymiary obu smartfonów są bardzo podobne, również pod kątem wagi. Honor ma ekoskórę z tyłu, co bardziej osobiście do mnie przemawia, ale co najważniejsze, jest wodoodporny, czego nie można powiedzieć o OnePlusie. Dwunastka za to ma suwak do wyciszenia na obudowie, a to bardzo plusuje w moich oczach. Tak czy inaczej, nieznacznie, ale wykonaniem Honor wygrywa tę kategorię. Ekrany na papierze są bardzo podobne, a rzeczywistość wcale nie jest wielce różna od zapisów liczbowych. Oba to ekrany LTPO, OnePlus ma minimalnie większą przekątną, ale nie da się tego absolutnie zauważyć. OnePlus deklaruje 4500 nitów, Honor 5000 nitów jasności, ale wiecie, gdzie można sobie wsadzić te wartości. Mimo wszystko realnie jaśniejszy jest ekran Honora, bo zmierzyłem mu 2500 nitów, a na OnePlusie ta wartość wynosiła 1700. Kolorystycznie, jak widzicie, jest bardzo podobnie, także tutaj wyrokować mi bardzo trudno. Obraz OnePlusa jest nieco chłodniejszy, Magic niepotrzebnie skręca bardziej w żółte odcienie. Mowa w obu przypadkach o trybie barw naturalnych. Lepiej z adaptacyjnym odświeżaniem radzi sobie OnePlus, ale nie da się ukryć, że do takiego Xiaomi to daleka droga. Zaznaczyć tutaj muszę, że ramki dookoła ekranu są ewidentnie mniejsze w Honorze. Oba te smartfony korzystają z procesora od Qualcomma, a dokładnie jest Snapdragona 8 generacji 3. Rdzenie są podkręcone do tej samej wartości, czyli 3,3 GHz. Honor występuje w wersji 12512, a OnePlus daje wybór między 12256 a 16512, także to jest bardziej korzystne moim zdaniem. Oba te telefony nie mają oczywiście slotu na kartę SD. Tak jak Honor już nie nagrzewa się tak bardzo jak Xiaomi 14, to OnePlus jeszcze lepiej sobie z tym radzi. Przy dużym obciążeniu są one porównywalne mimo wszystko. Ale jednak taka codzienna kultura pracy OnePlusa przeważa, tym bardziej, że w teście Antutu wykręcił on około 200 tysięcy punktów więcej. Suma summarum, OnePlus moim zdaniem zasługuje, żeby dostać punkt za tę kategorię. W mojej opinii Honor zostawia w tyle OnePlusa w kategorii baterii. Raz, że moje odczyty z pracy OnePlusa były rozczarowujące względem tego, co znalazłem w internecie, ale no umówmy się, 4,5 godziny pracy na ekranie to nie jest zły wynik jak na flagowca, ale przy 7 godzinach SOT w Honorze, no to nie ma podjazdu. Okej, OnePlus ma szybsze ładowanie, bo 100-watowo uzupełni energię w okolicy 25 minut od zera, a Honor na to przy swoich 80W potrzebuje... No właśnie, trudno powiedzieć, bo ładowarki Honor nie ma w zestawie, a mają oni swój autorski standard ładowania. Za to jednak ma ładowanie indukcyjne i nie jest to takie popierdółkowe ładowanie, bo ma aż 66 W. OnePlus wielce nie odstaje, bo w jego przypadku indukcyjna moc ładowania wynosi 50 W. Honor indukcyjnie naładuje się w 45 minut, OnePlus potrzebuje od 10 do 15 minut więcej. Punkt finalnie dla Honora. Oba smartfony startują z Androidem 14 i oba oferują 4 duże aktualizacje i 5 lat wsparcia zabezpieczeń, także to na remis. Z nakładkami prawda jest taka, że wybór to czysto personalna decyzja. Mi bliżej do Magic OS-a niż Oxygen OS, który stał się tak naprawdę Color OS-em od Oppo i stracił swój charakter, a poza tym Magic OS tak po prostu wydaje mi się przyjemniejszy. Honor do tego ma dynamiczną wyspę, może i skopiowaną od Apple, ale jest to coś innego dla świata Androidów. W teście szybkości odpalania aplikacji jednak ciut szybszy na ogół jest OnePlus, natomiast są przypadki, gdzie Honor lepiej zarządza procesami i wyprzedza dwunastkę, zatem jednego konkretnego zwycięzcy tutaj nie widzę. Za to pod względem biometrii Honor jest dużo bardziej bezpieczniejszy, bo ma czujnik TOF do mapowania naszej twarzy w 3D, tak jak w iPhone'ach. OnePlus jest szybki przy uwierzytelnianiu dostępu do telefonu, ale nie oszukujmy się, to nie jest ten poziom bezpieczeństwa, który gwarantuje Honor. Plus z praktycznego punktu widzenia, Honor w nocy bezproblemowo rozpoznaje nasze pysie, a OnePlus potrzebuje do tego doświetlenia twarzy przy pomocy ekranu, a to nie jest miłe, gdy po ciemku dostajemy nagle światłem po oczach. Punkt zatem dla Honora. Czas teraz na najważniejszy pojedynek, czyli zdjęcia. Oba te telefony mają matrycę główną 50 megapikseli, ale z zupełnie innymi sensorami. OnePlus ma Lithium od Sony, a Honor flagowy sensor OmniVision.
Honor do tego ma zmienną fizyczną, podkreślam, przysłonę, co jest mocnym argumentem. Jasność obu peryskopów jest niezła, bo 2,6, ale rozdzielczość Honora zdecydowanie przeważa. 180 megapikseli daje większe pole manewru do przecinania tych zdjęć i tworzenia hybrydowego zoomu. 64-megapikselowa jednostka OnePlusa została jednak wyposażona w dłuższą optykę, bo jest to ekwiwalent 70 mm, co daje trzykrotny zoom optyczny, a w Honorze jest 2,5-krotny. Zdjęcia w OnePlusie będą trochę bardziej przybliżone, bo nie chciałem wyrównywać tych przybliżeń na potrzeby testu ze względu na to, że deklarowane wartości zawsze są najlepiej zoptymalizowane algorytmami, także nie chcę zakłamywać tego testu. Szerokie kąty mają autofokusy, OnePlus ma 48 megapikseli, a Honor 50 megapikseli i ciut jaśniejszą optykę. Szeroki kąt w nocy w Honorze jest jaśniejszy, ale to OnePlus lepiej zarządza źródłami światła. W cieniach jest więcej informacji w Honorze i ogólnie te fotki lepiej wypadają. Za dnia Honor ma cieplejsze barwy na szerokim kącie. OnePlus wypływa je jakieś takie nienaturalnie chłodne. Dynamika jest po stronie Magica, ale dwunastka nie przeciąga saturacją nieba i lepiej oddaje jednolitość takich przestrzeni. Na głównym obiektywie kolorki się odwracają i to OnePlus ma cieplejszy balans bieli, ale różnica jest tutaj już dużo mniejsza. Dwunastka nieco bardziej skłonna do prześwietleń, ale i tak jasne punkty są dobrze kontrolowane. Honor mniej przeostrza fotografię, plus do tego jest lepsza szczegółowość, ale na pewno no nie warta 2000 różnicy w cenie. Zoom w nocy realizowałem w oparciu o tryb nocny. Honor często jest ciemniejszy na 2,5-krotnym zoomie niż OnePlus na 3-krotnym, ale to Magic bez porównania lepiej wypada w całej rozciągłości warunków nocnych, jakie możemy spotkać. OnePlus poradzi sobie dobrze, gdy w kadrze będzie jeszcze trochę światła. Wtedy różnice w szczegółowości nie są takie duże, ale brak odpowiedniego doświetlenia pokazuje, jak mocny jest Honor. Wtedy OnePlus jest już rozmazany, znacznie mniej ostry i tego nawet nie da się porównywać. 10-krotny zoom w nocy widać, że jest efektem elektronicznym, tak typowo. Natomiast nad Honorem można się już zastanawiać. Bezstratny to on oczywiście nie jest, ale ostrość i ilość detali pozbawionych odszumiania, w tym wypadku słusznie, robi ogromne wrażenie. 6-krotne przybliżenie w Honorze potrafi wygenerować jaśniejsze zdjęcie niż OnePlus na 5-krotnym zoomie. Może i Honor minimalnie przyszumi, ale za to nie jest to kosztem takiej ostrości jak otrzymiony OnePlus, który też na takim zoomie potrafi przestrzelić w nocy punkt ostrości, ale to już zupełnie inna bajka. Za dnia okolice 3-krotnego zoomu są w obu smartfonach bardzo porównywalne. 5- czy 6-krotny zoom w tych smartfonach często jest raczej na korzyść Honora, ale powyżej 10-krotnego to algorytmy OnePlusa dużo lepiej są w stanie oddać szczegółowość. Do tego Honor przy 10-krotnym zoomie i powyżej potrafi poruszyć zdjęcie. OnePlus przy 30-krotnym przybliżeniu, jak widzicie, zostawił Honora daleko, daleko w tyle. No i ogólnie te zdjęcia same sobie dobrze wyglądają. Bywają jednak sytuacje, gdzie OnePlus jest nierówny i to o dziwo dzieje się nawet w słoneczny dzień, tak jak to zarejestrowałem z tym dźwigiem. Tutaj każde przybliżenie wyszło gorzej niż w Magicu. Fotograficznie mimo wszystko bardziej niezawodny i wszechstronny jest Honor, ale serio, czy to jest warte takiej dopłaty? No właśnie, także kolejny raz zadaję to pytanie. Aparat do selfie w OnePlusie ma 32 megapiksele, w Honorze 50 megapikseli i to tylko Honor ma autofokus w tym modelu, a dodatkowo teoretycznie wsparcie modułu TOF, ale po zdjęciach trudno w to wierzyć. Pod względem szczegółowości na początku miałem takie lol, przecież to są takie same zdjęcia. Dobrze, że przypadkowo zrobiłem je z innym poziomem rozmycia, bo pomyślałbym, że zduplikowałem te foty przy kopiowaniu ich na komputer. OnePlus trochę lepiej ogarnia kontrast, ale tak to foty są topowe i bardzo, bardzo podobne. Czas zatem na filmy. Bezsprzecznie lepiej Honor panuje nad prześwietleniami w nocy, ale ma ciemniejszy obraz i bardziej żółto-zielony balans bieli, także kolorystycznie bliżej mi do OnePlusa. Dwunastka nie ma podejścia do stabilizacji nocnej w Honorze. Nie ma Magic takich drgania obrazu i ogólnie w nocy dobrze u niego działa wsparcie elektronicznej stabilizacji obrazu. Stabilizacja w dzień za to jest bardzo podobna. Specjalnie nagrałem wideo pod światło, żeby zobaczyć, jak radzi sobie dynamika, a tu wyszło, że OnePlus łapie rozproszenie światła, a Honor nie. Dwunastka jest delikatnie zdesaturowana, także kolory naturalniejsze i przyjemniejsze dla oka ma Magic moim zdaniem. Zatem filmowo punkt dla 6 Pro.
Który telefon wybrałbym dla siebie? Do tworzenia socialów i mojej pracy te detale Honora mnie przekonują, ale dla znacznej większości osób, które chcą mieć po prostu solidny smartfon na lata, to OnePlus i trochę kapuchy w kieszeni to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie w tym momencie, zamiast kupować jakiegokolwiek flagowca za 6000 zł. Ameryki nie odkryłem, bo podejrzewałem, że tak może wyglądać to podsumowanie, ale jestem zdziwiony przewagą OnePlusa na dużym zoomie oraz równością w ekranach. Stawiałem, że Honor zdecydowanie lepiej wypadnie. Sporo roboty przy tym materiale było, ale cieszę się z jego efektów. Dzięki za uwagę i do następnego.